Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Cezary Oleksiejczuk po udanej obronie pasa mistrzowskiego na gali FEN 40 w Ostródzie. No i jakie to jest uczucie obronić ten pas? Cześć, witam. Bardzo fajne uczucie. Ciężko na to trenowałem 6 miesięcy. Przed pojedynkiem były różne myśli, była presja, bo jakoś ciężej się broni tego pasa niż zdobywa, bo jak nie miałem tego pasa, to nie miałem nic do stracenia. Teraz wiedziałem, że jestem mistrzem, że to będzie ciężka naprawdę walka. Kamil miał 8 zwycięstw, tylko jedną porażkę, także nastawiałem się na bardzo ciężką walkę. No i taka była. Pełen dystans, ale porównując twoją twarz i twojego przeciwnika, no to wyglądasz zdecydowanie lepiej. Mimo wszystko trzeba mu oddać honor, że wytrzymał z tobą te 5 rund. Nie dałeś się sprowadzić. I czy taki był plan, trzymać ten pojedynek w stójce? Tak, tak. Taki był plan, żeby trzymać ten pojedynek na dystans, nie wpadać. Chociaż parę razy wpadłem, trzeba to poprawić. Bronić tych obaleń, jak będzie okazja, to wywrócić. W piątej rundzie zdecydowałem się wynieść mocno, mocno robnąć o ziemię. A po mojej twarzy, no szczerze, to na twarz to nic czystego tak nie dostałem, gdzieś same obcierki gdzieś tu po głowie były, ale wysoko, nie tu na miękkie, bardzo mocno kopał, to trzeba mu oddać, raz mi tak kopnął, że mi włączyło rękę, mi w drugą stronę wygięło, gdzieś tu na nerw dostałem, bardzo mocno kopał, naprawdę nie spodziewałem się, no i jedynie te kopnięcia mocne i ta jego twardość, to trzeba mu oddać to, że naprawdę był mocny. Nie? Tam na samym początku chyba pojedynku dostałeś upomnienia od sędziego, tak, że trzymałeś otwartą dłoń. Czy to cię w jakiś sposób wybija z rytmu walki? No trochę, szczerze powiem, że wybija, ale wiem, że gdzieś tam parę razy smyrnąłem go po oczach niechcący. Ja mam taki styl walki, że wyciągam te ręce jak najmocniej przed siebie i kontroluję ten dystans. No co, mogę jedynie przeprosić. Potem było tego wiele mniej. Także sorry Kamil, nie chciałem. Jakbyś miał porównywać pojedynki tamten, który zdobywałeś pas, a teraz ten, bo obydwa trwały 5 rund, to który jest dla ciebie, który był dla ciebie trudniejszy? Myślę, że ten pojedynek z Kamilem, chociaż Ajmu też był bardzo mocny, miał 22 zwycięstwa, tylko jedną porażkę, ale Kamil, widać u niego było taki tej głód walki, chęć zwycięstwa, on cały czas szedł do przodu, chciał mnie cały czas wyłączyć z tego pojedynku, także no myślę, że z Kamilem miałem trudniejszy bój, chociaż nie nazbierałem dużo, ale musiałem cały czas się mieć na baczności i cały czas go tam rozbijać, kąsać. Czarek, czy ty zamierzasz jeszcze w tym roku bronić tego pasa? Na pewno, jak będzie okazja, to chcę zawalczyć, bo tak naprawdę jedną walkę na razie w tym roku zrobiłem i na pewno chciałbym jeszcze dwie chciałbym stoczyć, jak się uda dwie, to by było super, a jak nie, no to przynajmniej jedną pod koniec roku. Czy to jest dla ciebie duże doświadczenie, druga walka, 5 rund, jak się już czujesz na tym dystansie tlenowo przede wszystkim? No kurczę, myślę, że jeszcze dwie rundy bym pociągnął, bo już mam takie cwaniactwo, że wiem kiedy uspokoić pojedynek, wiem kiedy podkręcić, świetnie mój narożnik mi podpowiadał chyba w czwartej rundzie, żebym wyciszył pojedynek, tak zrobiłem, że trochę wyciszyłem, dałem na luz i w piątej rundzie już tak taktycznie bardziej przy klatce dokluczowałem, rzuciłem i to decyzja była jednogłośna. Adrian Zieliński dał dzisiaj świetne widowisko, zwyciężył swoją walkę. Myślisz, że on może być tym kolejnym przeciwnikiem, z którym będziesz bronił swojego pasa mistrzowskiego? Adrian z kim walczył? Z Jędraszczykiem, z Jackiem Jędraszczykiem. Ciekawy jestem, czy z Adrianem. Jak trzeba będzie, to będę się bił i z Adrianem, i ze wszystkimi, którzy tam będą chcieli mi dorównać. Też nie wiem, czy oglądałeś jego pojedynek, no bo byłeś przed swoją walką, to pewnie nie, ale też bardzo wyczerpujące 3 rundy. Adrian tutaj ledwo siedział z nami. Czy oprócz Adriana ty masz kogoś jeszcze na swoim radarze, z kim chciałbyś wyjątkowo zawalczyć? Myślę, że w Fenie na ten moment chyba nie ma takich zawodników, którzy by mieli taki pasmo zwycięstw. Jedynie co mi chodzi po głowie to Adrian Zieliński. To z Adrianem pewnie, no może tak być, że będą chcieli mnie zostawić. Także mam pewnie z Adrianem Zielińskim. No będą chcieli mnie zostawić, tak? Sorry, że się powtarzam. Czy gdyby jakaś zagraniczna organizacja chciała cię zakontraktować, to czy Fen ci na to pozwala? Ciężko powiedzieć, trzeba było z prezesem porozmawiać, ale na razie się nie skupiam, chcę się napić zimnego piwka i naprawdę to był ciężki okres przygotowawczy. Ja od stycznia tak naprawdę, od Sylwestra
po Sylwestrze od razu wróciłem na matę, ostosowałem tak naprawdę 6-7 miesięcy. No to były katorżnicze treningi. Pierwsze rozpocząłem ogół przygotowawczy w Warszawie, potem przeprowadziłem się do Ankosu. W Ankosie ciężka tyrka, naprawdę no, ciężki obóz i chcę dać sobie teraz chwilę na luz, jakieś krótkie wakacje i dopiero potem będę myślał, co dalej. W sierpniu pojedynek twojego brata Michała. Jakbyś miał typować, jak się zakończy ten pojedynek, to co obstawiasz? Knockout, pewnie knockout. Michał idzie mocno do przodu, jest innym typem zawodnika, gdzieś szuka tego półdystansu, haków, sierpów, także ja zawsze, jak Michała pojedynek jest, to liczę na knockout i zazwyczaj się tak to kończy, gdzieś Michał przed czasem kończy tych rywali. Czy ty będziesz ze swoim bratem na walce? Tak, oczywiście, wybieramy się do Las Vegas z całą ekipą, także zaraz tydzień sobie zrobię luzu, trzeba będzie jechać do Ankosu, pomagać Michałowi, bo jego przeciwnik też jest leworęczny o moich gabarytach, także zapowiada się no, kolejny taki obóz przygotowawczy, rodzinny i trzeba będzie z Michałem cisnąć i potem lecimy do tego Las Vegas. Czyli nie ma za dużo czasu na ten odpoczynek, bo teraz będziesz pomagał w przygotowaniach bratu. No to wiadomo, ale jak będę pomagał, to pewnie raz dziennie będę na macie, także to już nie jest taki obóz przygotowawczy, jak teraz dziennie będę trenował. Wcześniej trenowałem 2-3 razy dziennie, po parę godzin na macie spędzałem dziennie, także teraz pytamy raz na matę, jak się w ciągu dnia zjawię, to nie będzie jakiś wysiłek. No ale widać, że taka troszniejsza praca dała efekt, bo z tego co widzimy, twoja twarz jest kompletnie nienaruszona. Czy jakieś inne kontuzje, jakieś obicia, coś już czujesz, że może być jutro źle? Kurde, bardzo mnie ta lewa ręka boli i nie wiem czego, mam kostki poździerane. Jakoś słabą szczękę Kamil chyba miał, bo jak go trafiałem, to czułem wszystkie zęby na kostkach. Aż ta głowa odskakiwała i wszystko na zęby wchodziło i aż mi ręka bolała. Nie wiem, czy jest coś pęknięte, czy coś, albo tych kopnięć naruszone. Ale tak, po twarzy, ja nie lubię zbierać się na twarz, wolę się gdzieś kiwać, unikać tego półdystansu, także dlatego ja mam czystą twarz i z tego się cieszę, że nie mam żadnych uszczerbków na zdrowiu. Czerek, ty w pojedynku jesteś bardzo pewny siebie i po takiej wygranej, po obronie pasa pierwszej, czy twoja pewność siebie jeszcze wzrosła? No myślę, że tak. Ja to wychodzę po to, żeby się bić i żeby walczyć, nie dawać żadnych szans rywalowi. Wiem skąd pochodzę, wiem jakie mam korzenie, także zawsze jestem pewny siebie. Kto by to nie był, wychodzę. Co ma być, to będzie, idę na wojnę i taka jest prawda. To jak byś podsumował ten swój dzisiejszy występ jednym słowem? No jako ciężko teraz się zastanowić, ale no, na pewno to jest duży dla mnie sukces, no i ogromna radość. No to z tą radością Cię zostawiamy, gratulujemy jeszcze raz i idź świętować i baw się dobrze. Dziękuję bardzo, dzięki, że trzymaliście kciuki, jedziemy dalej. Dzięki.